Dzień 11. Oblubieńcze Boga Rodzicy. Wielkość świętego Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa. Jako taki stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego, jak mówi święty Jan Chryzostom. Święty Paweł VI zauważa, że jego ojcostwo wyrażało się konkretnie w tym, że uczynił ze swego życia służbę. Złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji. Posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy. Przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu. Ze względu na tę rolę w historii zbawienia, święty Józef jest ojcem, który zawsze był miłowany przez lud chrześcijański, o czym świadczy fakt, że na całym świecie poświęcono mu wiele kościołów, że wiele instytutów zakonnych, bractw i grup kościelnych inspiruje się jego duchowością i nosi jego imię, że od wieków odbywają się na jego cześć różne święte misteria. Wielu świętych było jego gorliwymi czcicielami. Wśród nich Teresa Zawila, która przyjęła go jako swego adwokata i pośrednika. Często powierzała mu siebie i otrzymywała wszystkie łaski, o które prosiła. Zainspirowana swoim doświadczeniem, święta zachęcała innych do tej pobożności. W każdej książeczce do nabożeństwa można znaleźć jakąś modlitwę do świętego Józefa. Szczególne wezwania kierowane są do niego w każdą środę, a zwłaszcza przez cały marzec, miesiąc tradycyjnie jemu poświęcony. Ufność ludu do świętego Józefa streszcza się w wyrażeniu Ite ad Józef, które odwołuje się do czasu głodu w Egipcie, kiedy ludzie prosili Faraona o chleb, a on odpowiedział: udajcie się do Józefa i co on wam powie, czyńcie. Chodziło o Józefa, syna Jakuba, który został sprzedany z zazdrości przez swoich braci i który według narracji biblijnej stał się później rządcą Egiptu. Jako potomek Dawida, z którego korzenia miał się narodzić Jezus, zgodnie z obietnicą daną Dawidowi przez proroka Natana, oraz jako oblubieniec Maryi z Nazaretu, święty Józef jest łącznikiem między Starym a Nowym Testamentem. List apostolski Patris Corde ojca świętego Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. 8 grudnia 2020 roku. Wielkość świętego Józefa polega na tym, że był on oblubieńcem Maryi i ojcem Jezusa. Jako taki stał się sługą powszechnego zamysłu zbawczego, jak mówi święty Jan Chryzostom. Poproś przez jego wstawiennictwo, abyś złożył całkowity dar z siebie, ze swego życia i ze swej pracy. Na wzór świętej Teresy Zawila, która przyjęła świętego Józefa jako swego adwokata i pośrednika, często powierzała mu siebie i otrzymywała wszystkie łaski, o które prosiła,
proś o łaskę nabożeństwa do opiekuna Pana Jezusa. Ufając opatrzności Bożej, często powtarzaj: idę do Józefa. Powitajmy świętego Józefa. Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna. Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen.